Teraz rekordy na drogach. We Wrocławiu policjanci zatrzymali mężczyznę, który najpierw ukradł paliwo, a później uciekał przed policją z prędkością prawie 200 km na godzinę. Wpadł też motocyklista, który miał na liczniku 240 km na godzinę, jadąc po obwodnicy Wrocławia. Za tego rodzaju wykroczenia, a więc przekroczenie prędkości, gdzie obowiązywała prędkość do 140 km na godzinę, policjanci nałożyli na osobę, która kierowała motocyklem, mandat w wysokości 500 zł. Mężczyzna nie mógł jasno wytłumaczyć, dlaczego z tak dużą prędkością pędził po drodze. Policjanci z Wałbrzycha zauważyli kierowcę samochodu Volkswagen Golf, który popełnił wykroczenie, wyjeżdżając ze stacji paliw. Usiłowali go zatrzymać, niestety kierowca nie zareagował na wezwanie, zaczął uciekać. Pościg był prowadzony ulicami Wałbrzycha, a później w kierunku Świebodzic, a następnie ulicami Świebodzic. Mężczyzna nie reagował w dalszym ciągu na wezwania do zatrzymania. W pewnym momencie podczas pomiaru prędkości poruszał się z prędkością blisko 200 km na godzinę. Dodam tylko, że na drogach, którymi uciekał motocyklista, obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę.